Bardzo ważna jest regeneracja, bardzo ważne jest przygotowanie bezpośrednie do wysiłku, bardzo ważne są obciążenia. Obciążenia przekładają się na zdrowie. Jeżeli mój gołąb będzie po sezonie, jest zarżnięty i jeszcze będzie chował młódka, wiadomo, że nie odbuduje się, nie skompensuje się w taki sposób, jakby to zrobił bez karmienia młódka. Tak? Teraz Maciek weźmie na przykład zawodnika wyeksploatowanego, na przykład czy w ciężarach, czy w triatlonie po sezonie i on nie robi nic, tak? Tak. I co wtedy? No nie ma opcji po prostu odbudowy po tak ciężkim sezonie, bo ten sezon też nie był łatwy. Oczywiście. No, musi być kontynuacja. Sam, Maniek, pojechałeś na olimpiadę, przywiozłeś 2 brązy i wiesz, jak na przykład poszedł ten sport paraolimpijski do przodu. Tak? Kiedyś to wszyscy się patrzyli na tych paraolimpijczyków jako takie, no, że oni coś tam robią. Tak. Oni naprawdę dźwigają ciężary takie jak nie jeden pełnosprawny facet. To są ludzie, którzy całkowicie nastawili się na rywalizację sportową. Tam oni mają różne schorzenia. I teraz pojechałeś, dziewczyny robiły, dźwigały gdzieś tam, ten sport uciekł gdzieś do przodu i trzeba się mocno nabiegać, żeby zrobić jakikolwiek wynik sportowy, który gwarantuje ci olimpiadę. Dzisiaj bijesz złoto, jutro jedziesz i nie jesteś w ósemce. I ten świat ucieka do przodu. Tak samo w tym sporcie gołębiarskim, tak? Siadamy po sezonie, myślimy, kminimy, jak tych zawodników odbudować. To jest najważniejsze. No i co wymyślić, czego nie wymyśli konkurencja, tak? Wiadomo, że większość tych historii obwarowane gdzieś tam jest błędem, tak? Wiadomo, że na poziomie olimpijskim nie możemy dopuszczać do jakichś tam sytuacji, tak jak ty masz zawodników, jesteś odpowiedzialny za wynik, za jakieś tam niesamowite historie, nowe pomysły. Ja w sporcie gołębiarskim nie jestem takim, możemy dopuszczać do błędów. W ostatnich 2 sezonach wypróbowaliśmy naprawdę dużo nowych rzeczy, tak? Dużo sprawdzamy tutaj. No ale dlaczego? No dlatego, żeby wypracować jakieś przewagi, tak? I ci, co gdzieś tam kombinowali z czymś, czy tam z szybszym puszczeniem gołębi lotowych, czy tam z przyciemnionymi gołębiami, czy z jakąś inną odbudową, czy z suplementacją, no to wiadomo, że te przewagi zyskują, tak? A ci, którzy nie robią nic, wiadomo, że tracą, tak? Wiadomo, że zawsze jak kombinujesz, może ci się gdzieś tam ta noga potknąć, nie? No ale jak nie będziesz kombinował, nie będziesz myślał do przodu, to nigdy nie pójdziesz do przodu, tak? I zawsze eksperymenty obwarowane są błędem, że się może coś nie udać, nie? Ale dzięki eksperymentom uzyskujesz przewagę, tak? I tutaj kto nie popełnia błędów, nie idzie do przodu, no to proste. Nie idzie do przodu. I człowiek uczy się na błędach. No i jeżeli w ogóle te eksperymenty oparte są o naukę, o wiedzę konkretną, no to wiadomo, że margines błędu w tym momencie jest mniejszy, tak? Więc jeżeli po prostu mówimy tutaj o suplementacji, to my tą suplementację stosujemy. Dzwonią ludzie, piszą, naprawdę mamy tam jakieś miłe historie w Polsce, że nie wiem, tam nie będę mówił tutaj, wymieniał jakichś konkretnych nazwisk, no ale no nie wiem, były powiedzmy hodowla tandem 2 dziadków 70-80 lat, którzy tam niech młodzi biorą przykład. Tak, weszli w suplementy, oni mówią, panie Maćku, my nigdy nie stosowaliśmy nic, tam jakieś Gerwi 2, zaufaliśmy tym suplementom i oni są zadowoleni, co są hodowcy, którzy w wieku 70 czy 80 lat zaczęli się uczyć, zaczęli przede wszystkim oglądali te wszystkie filmy, które nagraliśmy, zaczęli czytać, zyskali wiedzę i porobili wyniki naprawdę bardzo dobre, tak, poprzesuwali się bardzo wysoko. I to mówimy o wynikach, że ci ludzie, którzy podjęli pracę, zaczęli się kształcić w danym temacie, poprzesuwali się na listach na wyniki mistrzowskie, tak? Czy na przykład nie był w 30, wbił się na 8 czy na 12, tak? A ten, co był w dysce, wbił się nagle na, nie wiem, na wicemistrzostwo, czy na mistrzostwo w danej kategorii, czy gdzieś tam na jakimś wyniku, tak? No i takie fajne są telefony, bo to tylko potwierdza, że to, co robimy, jest ma sens, tak? Że ci ludzie gdzieś tam się uczą. Ja trochę, Maniek, powiem ci szczerze, też utraciłem taką świadomość tego, co się dzieje, nie? Zawsze
od pewnego czasu spotykam się na gołębnikach fajnych, na przykład ty czy ludzie robiący reportaże jeździcie do hodowli, gdzie te gołębniki wyglądają, tak? Gdzie ta praca jest wykonywana, gdzie gołębie są z wyższej półki, gdzie hodowcy dbają o to. No a niestety 60-70% gołębników w oddziałach no nie wygląda tak jak ten za nami. No nie wygląda, nie wygląda. Ja się zgodzę, bo i nawet w Dubaju, co zrobiłem materiał, to sam powiem Ci szczerze, trochę się spodziewałem innego gołębnika. Natomiast na materiałach filmowych możecie zobaczyć. Także no tutaj u nas w ogóle, jak jeżdżę po hodowlach, to niektóre gołębniki to jest naprawdę no mega do pokazania, ale niektóre no ciężki temat. Słuchajcie, ale to nie chodzi tak naprawdę o gołębniki, bo Adaś Kopytko, chociaż Adaś tam postęp jest w gołębnikach, bo pojawiły się nowe, Adaś gołębniki nie ma jakieś tam niesamowite, te stare. Gołębie lecą na poziomie mistrzowskim i ma efekty. Ma efekty, ale tam jest praca. Tam jest praca, tam cała rodzina przychodzi przy gołębiach. Tam od zmierzchu do świtu wykonywana jest praca. No ale no ja trochę straciłem kontaktu z rzeczywistością. Byłem na kilku gołębnikach, no i wchodzi się tam, za przeproszeniem, gówna pokoski. Gołębie mają podstawowe jednostki chorobowe, które już widać gołym okiem. I ci ludzie chcą rywalizować z tymi najlepszymi. I, no i marzą, nie? No i tu na marzeniach się kończy, no bo każdy hodowca powinien przynajmniej mieć jakąś wiedzę, tak? Wiedzę o suplementacji, o podstawowych chorobach. No i czysto mieć przynajmniej w gołębniku, tak? Ja nie mówię o jakiejś tam kompletnej historii, że codziennie będziemy skrobać, bo jest to niemożliwe. No ale musimy z tymi gołębiami wykonywać pracę, a nie zasnąć na pół roku czy na rok, tak? Ciągły work, który cały czas mówiliśmy praca, wiele tak? razy i nie poprzestawaniu na budzeniu się telefonem na miesiąc przed sezonem. Sezon się kończy, odpuszczam sprawę, odchodzę. No nie może tak być, jeśli chcemy mieć efekt. Jak chcemy mieć taki efekt, że sobie popatrzymy na loty, no to nie ma problemu, prawda? Tak, no my nie negujemy po prostu zamiłowania do gołębi. Jeżeli ktoś chce latać rekreacyjnie i to go pasjonuje, jak najbardziej jesteśmy za tym. Ja nie neguję tego, że ktoś tam po prostu, nie wiem, sobie chce na rowerze pojeździć amatorsko, no ale jeżeli mówimy o wyniku i mamy oczekiwania i potem to przekłada się na nasz zły humor, no to no niestety musimy uświadomić sobie to, że musimy wykonywać pracę, tak? I musimy mieć wiedzę, zdobywać tą wiedzę, kształcić się. Selekcja. Jeszcze raz lepszy materiał. Musimy po prostu no, zgłębiać to wszystko, no bo za tym idzie wynik, tak? Jeżeli tego nie ma, to tego wyniku nigdy nie będzie. I w naszych relacjach nigdy nie oszukujemy, no pokazujemy tą drogę. No i droga jest jedna, tak? Tylko praca i tylko nauka, bo to będzie ciągnęło Was do przodu, tak? Dziękuję, Maciek. Zrobiliśmy sporo materiału. Dziękuję wszystkim, przede wszystkim za zaufanie, za to, że jesteście z nami, że nas oglądacie. Niebawem będą no, dodatki, jeśli chodzi o rozwój w tym momencie w naszym sporcie gołębiarskim. Trochę Was zaskoczymy z początkiem roku. I jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy naszym klientom, dziękujemy wszystkim hodowcom. Dobry lot. Dobry lot, samych sukcesów.